Jak wszyscy wiemy, kto szuka, ten znajdzie. Ale czasami odkrycia są prawdziwymi niespodziankami. Ponieważ wykopaliska nie zawsze wydobywają na światło dzienne to, czego wcześniej oczekiwano, a czasami amatorzy natrafiają na prawie niewiarygodne rzeczy przypadkowo. Niektóre artefakty zaskakują nawet ekspertów. W dzisiejszym filmie pokażemy Ci znaleziska, które sprawiły, że nawet doświadczeni naukowcy za nie mówili. Fascynują Cię tajemnicze rzeczy i niesamowite odkrycia? W takim razie daj nam kciuka w górę, zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do naszej przygody. Gigantyczny potwór z czasów prehistorycznych. W zachodniej Francji zespół wykopaliskowy dokonał dosłownie gigantycznego znaleziska. Natknęli się na kość udową, której ogromny rozmiar sprawił, że nawet doświadczeni badacze za nie mówili. Wielkie znalezisko mierzy 2 metry i waży prawie 400 kg. Poprzednim właścicielem gigantycznej kości był sauropod. Dinozaury tego gatunku mogły osiągać rozmiary wielopiętrowego domu i ważyć sporo ton. Naukowcy mają nadzieję na więcej tego typu znalezisk, by dowiedzieć się jeszcze więcej o największych zwierzętach żyjących na lądzie. Przerażająca i piękna praca, bo chociaż olbrzymy były roślinożercami, myśl o spotkaniu z nimi nie jest niczym uspokajającym. Mumie z ukąszeniem. Zabalsamowane ciała zmarłych fascynują nie tylko naukowców. Nie bez powodu spreparowane zwłoki pojawiają się również w horrorach. Mimo że obecnie wiele wiadomo na temat praktyki mumifikacji, myśl o zwłokach spoczywających w grobie przez wiele lat ma w sobie coś niepokojącego. Zmumifikowane krokodyle dowodzą, że nie tylko ludzie, ale także drapieżniki były przygotowywane na wieczność. Kryją w sobie kilka niespodzianek. Francuscy naukowcy byli zdumieni, gdy odkryli, że podobnie jak w przypadku ludzkich mumii, ze zmumifikowanego krokodyla usunięto narządy wewnętrzne, jak i kości. W ich miejscu znajdowały się rośliny i zioła. Inne krokodyle były wypełnione tajemniczymi pismami papirusowymi. Ludzie byli mumifikowani, aby zapewnić połączenie ciała i duszy w życiu pozagrobowym. Ale dlaczego krokodyle były tak misternie przygotowywane? Jedna z teorii głosi, że dary te miały na celu uspokojenie krokodylich bóstw. Jednak mumie zwierząt z ich imponującymi zębami ujawniają informacje tylko stopniowo. Pozostawia to wiele miejsca na spekulacje. Tajemnicze labirynty w Rosji. Na dzikich obszarach Rosji badacze natknęli się na dużą kolekcję dziwnych kamiennych labiryntów. Różnią się one wielkością i kształtem. Ale w jakim celu zostały zbudowane? Naukowcy zastanawiają się nad tym do dziś, zwłaszcza że takie labirynty znaleziono również w innych regionach świata, ale w nie tak dużej liczbie. Jedna z teorii głosi, że dziwne struktury służyły nieznanym dotąd celom rytualnym, podczas gdy inna zakłada czysto praktyczne zastosowania. Sugeruje się również, że dziwne kamienne przejścia miały nie tylko jedno, ale kilka zastosowań. Ale kto ma rację i jakiemu celowi służyły te labirynty? Odpowiedź leży wiele lat w przeszłości i wątpliwym jest, czy przeszłość spiralnie ułożonych kamiennych ścian może kiedykolwiek zostać ujawniona ponad wszelką wątpliwość. Tajemnica figur z Acambaro. Krótko przed końcem II wojny światowej w Meksyku podczas prac rolniczych na polach znaleziono wiele dziwnych figur. Przedstawiają nieznane stworzenia i mieszanki ludzi, zwierząt i potworów. Niektóre figurki przedstawiają ludzkie stworzenia obok dinozaurów, inne artefakty przypominają kosmitów. Czy takie stworzenia rzeczywiście istniały w dawnych czasach, czy są może dowodem na wizyty pozaziemskich form życia? Czy ludzie żyli z dinozaurami, jeździli na nich, trzymali je jak zwierzęta domowe? Dowody na te hipotezy wywróciłyby do góry nogami świat nauki i wszystko, co wydaje się nam, że wiemy o przeszłości. Dla wielu to fascynująca i niewygodna myśl. Inni z drugiej strony są sceptyczni. Są pewni, że dziwaczne dzieła sztuki są jedynie bardzo dobrze wykonanymi fałszerstwami. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek stanie się jasne, która strona ma rację. Pewne jest tylko, że tajemnica otaczająca figurki Acambaro z pewnością nadal będzie trwać. Tygrys na wieczność. Egipskie wykopaliska zawsze były pełne przerażających niespodzianek, takich jak na przykład zmumifikowane koty. Jeden z nich był szczególnie zaskakujący. To, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak pojedyncze zwierzę, okazało się połączeniem kilku.
Możesz sobie wyobrazić zdumienie badaczy, gdy zbadali mumię przy użyciu nowoczesnej technologii i dokonali takiego odkrycia. Jakby tego było mało, dziwny obiekt krył w sobie więcej niespodzianek. Niektórych części ciała brakowało, a głowa była wykonana z tkaniny. Egipcjanie lubili być chowani ze swoimi zwierzakami. Mumie zwierząt były również popularnymi ofiarami dla bogów. Dlatego biznes ze zmumifikowanymi czworonożnymi przyjaciółmi cały czas kwitł. Czy to również przyciągało fałszerzy? A może dziwne znalezisko ma nieznane pochodzenie? Współczesna nauka pracuje nad wyjaśnieniem tych i podobnych pytań. Rzymska tajemnica. W XVI wieku historyk w Anglii dokonał zaskakującego odkrycia w postaci 12-bocznego przedmiotu. Był prawie wielkości dłoni, wydrążony i podziurawiony licznymi otworami o różnych średnicach. Więcej tych dziwnych obiektów stopniowo pojawiało się w innych krajach Europy. Oprócz charakterystycznego wyglądu, tak zwane dodekaedry mają dwie inne wspólne cechy. Wszystkie zostały znalezione na obszarach, które wcześniej były zamieszkane przez Rzymian i gdzie wcześniej mieszkali Celtowie. Kto dokładnie dokonał tych znalezisk, jest tak samo tajemnicą, jak ich przeznaczenie. Spekulacje wahają się od broni, przez świecznik, po przedmiot rzemieślniczy. Dyskusji podlega również ich wykorzystanie jako astronomicznego urządzenia pomiarowego. Ponieważ obiekty znaleziono tylko w regionach północnych, obecnie najbardziej prawdopodobne wydaje się, że były one używane do produkcji rękawiczek. Tylko czas pokaże, czy ta teoria rzeczywiście się potwierdzi, czy też zostanie zastąpiona przez coś zupełnie innego. Mapa skarbów z dawnych czasów. Morze Martwe ma nie tylko opresyjną nazwę, ale jest także miejscem fascynujących starożytnych zwojów. Zawierają one odręczne teksty o treści religijnej. Ponieważ wiele znalezisk rozpadło się na pojedyncze fragmenty, czytanie ich przypomina gigantyczną układankę. Jednak cierpliwość zdecydowanie się tu opłaca, ponieważ zwoje są bezcennym świadectwem przeszłości. Jeden artefakt wydaje się również dostarczać wskazówek na temat bardzo realnych kosztowności. To zwój, którego inskrypcja została utrwalona na miedzi. Treść mocno przypomina scenariusz filmów przygodowych, gdyż uważa się, że jest to swego rodzaju mapa skarbów. Gdyby inskrypcję udało się poprawnie zinterpretować, mogłaby prowadzić do skarbów o niewyobrażalnej wartości. Nic więc dziwnego, że zdeterminowani poszukiwacze skarbów już wyruszyli na jego poszukiwania. Jak dotąd bezskutecznie, ale być może pewnego dnia najcenniejszy skarb w historii ludzkości zostanie odnaleziony. Podziemna komora kości. Smutek jednego człowieka może być radością drugiego. To powiedzenie odnosi się do hipogeum Halasaflieni. Odkrycie gigantycznego podziemnego kompleksu kosztowało niektórych ludzi utratę domów. Pod koniec XIX wieku przerażająca struktura została odkryta przypadkiem podczas budowy domu. Z obawy przed negatywnymi konsekwencjami odkrycie było początkowo utrzymywane w tajemnicy, jednak zaledwie kilka lat później prawda wyszła na jaw w postaci ogromnego podziemnego obiektu. To był pech dla właścicieli domów, ponieważ ich budynki początkowo nie zostały ukończone, a później nawet zburzone. Odkrycie to jest jednak fascynującym łutem szczęścia dla nauki. W trzypoziomowym kompleksie z licznymi korytarzami i komorami obok ołtarzy znaleziono kości ponad 7 tysięcy osób. Sugeruje to, że hipogeum Halasaflieni było używane nie tylko jako święte miejsce, ale także jako miejsce służące pochówkom. Miejsce to jest obecnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i można je zwiedzać. Tajemnica otaczająca Pumapunku i Tiwanaku. Ruiny Tiwanaku i ogromny kompleks Pumapunku znajdują się w Boliwii. W czasach przedinkaskich miasto było kwitnącym miejscem w pobliżu jeziora Titicaca, 4000 metrów nad poziomem morza. Jednak z powodu zmian klimatycznych Tiwanaku stało się opuszczonym miastem duchów na kilkaset lat. Wtedy Inkowie zdali sobie sprawę z tego i tchnęli życie w to miejsce. Ich przywiązanie do tego skrawka ziemi posunęło się nawet do ogłoszenia go miejscem narodzin ludzkości. Jednak miasto nie tylko fascynowało Inków, stanowiło również dla nich ogromną zagadkę. Nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób masywne kamienne bloki mogły zostać przywiezione z odległości wielu kilometrów, aby zbudować to miejsce. Nawet dziś eksperci i laicy wciąż są zdumieni, że w dawnych czasach możliwe było zbudowanie Tiwanaku i Pumapunku z tak niesamowitą precyzją. Nie jest również jasne, jakie narzędzia zostały do tego użyte. Czy miejsce to zostało w ogóle zbudowane przez ziemskie istoty?
W szczególności Puma Punku jest punktem wyjścia do tego pytania. Tylko ruiny wiedzą, czy przybysze z innych galaktyk byli zaangażowani w działalność architektoniczną w Boliwii na długo przed naszymi czasami, czy też mistrzami budowniczymi byli ludzie. I jak dotąd nie ujawniają one odpowiedzi na to pytanie. Tajemnica drewnianego palca. Odkrywcy wyjątkowego artefaktu musieli być naprawdę oszołomieni. Odkopali drewniany palec u nogi z egipskiego grobowca, udowadniając, że nawet 3000 lat temu przynajmniej zamożni ludzie byli wyposażeni w protezy. Palec należał do córki egipskiego kapłana, został wykonany z niesamowitą precyzją i był nie tylko bardzo żywy, ale też i funkcjonalny. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo jeszcze, dlaczego kobieta pierwotnie straciła palec u nogi, można jednak założyć, że była niezwykle zadowolona ze swojego sztucznego zamiennika. Śledzenie przeszłości fascynuje ludzkość od setek lat. Wiele znalezisk zapewnia fascynujący wgląd w dawno minione czasy. Jednak niektóre z nich rodzą również niewygodne pytania lub kwestionują naszą obecną wiedzę. Wszystkie tajemnice naszej historii z pewnością nie zostaną rozwiązane w najbliższym czasie, ale z każdym znaleziskiem kolejny element układanki jest dodawany do ogólnego obrazu przeszłości planety. Który z wymienionych artefaktów zafascynował Ciebie najbardziej? Opowiedz nam o tym w komentarzach. A jeśli słyszałeś o innych zapierających dech w piersiach znaleziskach, tym bardziej daj nam znać.